Pokazałem zwycięstwem 4-0 w meczu z Błękitnymi. Stargard żegna się z własną publicznością gry w Wejherowo. Zespół pomimo potwierdzonego spadku z drugiej ligi obnażył w sobotę wszystkie braki w drużynie ze Stargardu. Do sobotniego spotkania z Błękitnymi Gryf przystępował, będąc już pewnym spadku z drugiej ligi po jednobramkowym remisie z Rakowem w poprzedniej kolejce. Tym razem zadziałały wszystkie tryby w maszynie i Wejherowianie na Wzgórzu Wolności znaleźli drogę do bramki jeszcze w pierwszej połowie. 20 minuta i trafienie Pawła Czychowskiego, który 3 minuty później dorzucił jeszcze drugą bramkę. Gości po raz trzeci przyparł do muru rezerwowy Adrian Klimczak w 72 minucie, a wynik na 4-0 ustalił w końcówce spotkania Piotr Łysiak. Rywale ze Stargardu kompletnie nie przypominali zespołu, który rok temu doszedł do półfinału Pucharu Polski. W sumie to nie wiem, dlaczego tak zagraliśmy, bo nie zanosiło się na to po tym ostatnim meczu z Rowem Rybnik, gdzie wygraliśmy przecież tak wysoko. Gryf był zmotywowany i wyszedł odważnie na ten mecz, a my jakoś z bojaźnią i nie potrafiliśmy strzelić bramki. Gryf miał więcej z gry, był bardziej zdeterminowany, miał większą wolę walki do tego, żeby dzisiaj wygrać. Szkoda, że my osiągnęliśmy ten swój cel, którym było utrzymanie i gdzieś ta poziom chyba tej mobilizacji w drużynie troszeczkę spadł. Błękitni utrzymanie w drugiej lidze zapewnili sobie tydzień temu, wygrywając 4-0 z Rowem Rybnik, z którym Wejherowianie zagrają w sobotę. Gryf jest natomiast pewny spadku i ostatni raz w tym sezonie wystąpił przed własną publicznością. Mimo wszystko, że jest taka sytuacja, że jest ten spadek, podeszliśmy bardzo profesjonalnie do spotkania. Za wszelką cenę chcieliśmy wygrać. Fajnie, że się udało i myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty dzisiaj. Tylko szkoda, że tak późno. Dzisiejszy mecz pokazał, jak mocno ten zespół zasłużył na to, żeby zostać w drugiej lidze. Niestety matematyka i tabela są nieubłagane, ale to, co pokazują w tej rundzie chłopacy na boisku, jest naprawdę godne podziwu. Gryf nie przeskoczy już miejsc zagrożonych degradacją z drugiej ligi, ale po sobotnim zwycięstwie żółtoczarni mogą jeszcze myśleć o 16 lokacie w tabeli. W przypadku zamieszania z licencjami i wycofania niektórych drużyn, Wejherowianie mogliby wówczas utrzymać się przy tak zwanym zielonym stoliku, uzupełniając skład drugiej ligi.